Twoja telewizja. Nowodworska TV. Stało się, że miejskie spotkania wigilijne stały się już naszą tradycją. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że zaszczyciliście nas Państwo swoją obecnością. To już piąte spotkanie wigilijne. Pamiętam, gdy rozpoczynaliśmy, gdy było to inaugurujące pierwsze spotkanie jeszcze przed Urzędem Miejskim, po którym z artykułu w gazecie poprzedni księdza proboszcza podsumował, że ładnie gazeta podsumowała, że to jest nowa świecka tradycja. Ładnie, ładne słowo świecka, ale to może tak jest, że akurat tego dnia w okresie świąt Bożego Narodzenia my Polacy potrafimy się jednoczyć. Jesteśmy wtedy jedną wielką rodziną i tak samo wtedy część świecka z częścią duchową naszego kraju się łączy, podaje sobie ręce, dzieli się opłatkiem i tak też jest w naszym mieście i cieszę się, że z roku na rok jest nas coraz więcej. Te dni przedświąteczne powinny nas dać dużo do myślenia, powinniśmy być razem. Mamy piękne tradycje, powinniśmy te tradycje bardzo szanować. Drodzy Państwo, w imieniu wszystkich radnych składam najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe. Dużo ciepła domowego, takich ciepłych, radosnych, rodzinnych świąt. W imieniu własnym, jak również wszystkich Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Drodzy, przejdę do słów. Najpierw powitania. Pragnę Was rzeczywiście powitać, cieszyć się Waszą obecnością i tym, że są i najmłodsi, i młodzież, i starsi, i ci, którzy już większość życia mają poza sobą. Obecność każdego z Was, tak jak mówił Pan Burmistrz, wnosi wiele w te nasze spotkania. Choć piąte, każde z nich na swój sposób inne i o jakąś rzecz bogatsze.